Hej. Dzisiaj będę jadła tylko świąteczne rzeczy. Bardzo oryginalny pomysł. Byłam na zakupach, kupiłam różne rzeczy świąteczne. Tyle. Mam nadzieję, że się spodoba. Just like the ones I used to know, where those treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow, the snow. But at night I am dreaming of a white Christmas. Nigdy nie jadłam owsianki z jabłkiem, bo wolę z bananem czy tam z malinami, ale na pewno jeszcze kiedyś zrobię. Dałam też przyprawę do piernika. Smakuje jak święta. Zastanawiałam się, co jest takiego świątecznego do jedzenia na śniadanie. Myślałam albo o cynamonkach, ale cynamonki będą później, ale to... Zjem, idę na lekcję i widzimy się potem. Lecę do sklepu. Ubrałam się, pomalowałam. Zrobiłam świąteczną herbatę z imbirem, z cytryną, z cynamonem. Wziąłam ze sobą cynamonkę i piernika. Wziąłam sobie go, podpiekłam, żeby był ciepły. Oceniam. Dobry, drugi raz bym nie kupiła. Cynamonka. To jest przepyszne. Wracam z zakupów. Przyniosłam jakieś owoce, warzywa i... Miałam lekcję do 12, a więc na obiad robię barszcz. U mnie Wigilia jest albo barszcz, albo zupa pieczarkowa. Ja znalazłam barszcz ukraiński. Ja lubię barszcz. Jak jem jakieś zupy, to jeść kremy, czy coś w tym stylu, bo dziwnie mi jeść wodę łyżką. Dziwne uczucie. Później czuję, że mam wodę w brzuchu. Mam taką paczkę barszcz ukraiński. I do tego przygotowałam sobie cebulę, seler, por, marchewkę. Zupa się gotuje. Trochę jestem głodna, więc przyniosłam sobie mandarynki. Oglądam Kevina w Nowym Jorku. Naszła mnie jakaś ochota. Wczoraj, zamiast iść spać, oglądałam Undoing. W polsku nazywa się Od Nowa. Nic specjalnego. Myślałam o świątecznych rzeczach, które mi się kojarzą najbardziej ze świętami, bo wiadomo, że mnóstwo jest jedzenia. Herbaty świąteczne, check. Barszcz czerwony, grzaniec, check. Pierogi z kapustą i grzybami. Później karp. Dzisiaj nie będę jadła karpia, nie szalejmy. Gorąca czekolada, kakao, suszone owoce, mandarynki, ciastka korzenne, pierniki. I wiadomo, święta się kojarzą ze słodyczami. Poszukałam w sklepie świątecznych rzeczy. Przebrałam się. Tu jest dziesiątka z wczoraj. Pakowałam różne słodycze świąteczne, które najbardziej mi się kojarzą ze świętami. To są takie, kiedyś były jeszcze w polewie różowej. Kruche ciasteczka w białym lukrze.
i one są w sklepie właśnie tylko na święta. Smakują na cukier. Pierniki. Chyba nigdy ich nie jadłam. I nie wiem, czy to są te, które mają warstwę dżemu wiśniowego? Nie wiem. Nazywają się katarzynki wegańskie. Znalazłam takie pierniki w lukrze z czekoladą i one zawsze były u mojej babci na święta i są różowe! My uwielbiałyśmy wszystko, co było różowe. Te są o wiele lepsze. Dostałam jeszcze na Mikołaja takiego i chcę go skosztować. Ja się czuję pełna. Zdejmuję mój kostium. Idę zobaczyć mój barszcz. Jest 15. Jest gotowy mój barszcz. To nie jest taki typowy, co na Wigilii, bo to jest ukraiński i zblendowałam go. Ale dodałam takich buraczków ze słoika, żeby jeszcze bardziej intensywny. Koniec. Był przepyszny. Jestem pełna. Idę odpocząć od jedzenia. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Take a look at 5 and 10, glistening once again. Jest 17, mam moje pierogi. Mam 3 rodzaje. Z grzybami leśnymi, z kapustą i grzybami i ruskie. Nie wiem, kiedy ostatnio dałam pierogi. I nie wiem, które są, które by mi się pomieszały. To są z grzybami leśnymi. Ruski. To są moje ulubione pierogi. Nie wiem, czy kiedykolwiek jadłam pierogi z kapustą i grzybami. Mało jest tej kapusty. Czułabym jadła same ciasto. To było przepyszne. Święta też najbardziej mi się kojarzą z cynamonkami, z bułkami cynamonowymi. Dało mi ciasto drożdżowe, dlatego przygotuję je, żeby mieć na deser. Mandarynki okazały się obrzydliwe, więc mam pomarańcze. Moje cynamonki zrobiłam z ciasta do pizzy, które mi zostało. Ten jest tak przepyszny. Więc to było na tyle. Podobało mi się dzisiaj. Czuję się, jakbym już przeżyła Wigilię. I co? Tyle. Mi się podobało. Coś innego, jak mówiłam. Było smacznie, tęskniłam za pierogami. Dzisiaj brakowało mi warzyw, to na pewno. Typu pomidory, takich zielonych. Dzisiaj było dużo węglowodanów, cukru, dużo słodyczy. Ale tak wyglądają święta i to jest piękne. Jeżeli podobał Ci się filmik, nie zapomnij zasubskrybować, polajkować. Ja idę dalej oglądać Kevina. Wesołych świąt! Czy to już jest pora, żeby mówić wesołych świąt? Ja mówię, ponieważ ja mam już klimat świąteczny, u mnie jest świątecznie.
Nose falling, eyes on the ground.